Cześć, z tej strony Dosia, witajcie w kolejnym odcinku z Lubelskiej Doliny. Dzisiaj tutaj mam trzech pomocników, od mojej prawej chyba Wiesiu stoi, tak? Czy Tak, Smoki? prawda. Wiesiu, bo tutaj nie widzę, ale zapomniałam rozpoznać. Okularami tylko się różnią. No, Kolejny tutaj prawda. Stoi Smoki. Dzień dobry, dzień dobry. I Darek na dachu. Witam. Witamy. No to co? Dobra, słuchajcie, ja tutaj chłopakom nie zdradzałam, co tak do końca będziemy, gdzie jedziemy na początek, także zapraszam, wsiadamy, słuchajcie, i za mną możecie. Tutaj Darek siedzi ze mną, będzie mi towarzyszył. O, znowu nie odpaliłam silnika. Jakby co, to tam możecie mi mówić, jak mi coś spadnie z przyczepki. Ja będę kontrolować. Dobra, w ogóle tutaj nie powiedziałam, co ja tutaj wiozę. Wiozę drzewa, także już troszkę można się domyślać, co będziemy dzisiaj robili i tam, co tam chłopaki wiozą ze sobą sprzęty, jakie z tyłu. O. Oj, ten dobra. Samochód to ma chyba ciężko z tą przyczepką. Nie, ja po prostu tak wolno jadę. A, okej. Okay. Ale bo już przyspieszam, boję się, żeby mi ta tutaj kosa nie spadła. Nie spadła, no właśnie. Oj. My przypadkiem nie pojechaliśmy za daleko. Za daleko? Tak. Tam skręcić? A, dobra, no to pojedziemy przez pole. Najwyżej zabiję. Adres. Dobra, Darek, siadaj. Jedziemy, okej. Okay. Sorry, Darek, że tutaj musiałeś tutaj wyjść, to poprawić. No ale... Tego tutaj będę. Nie, nie, pasy już tego nie obejmowały, niestety. No, gdzie wy pojecha? A, dobra. Poczekajcie, poczekajcie tam, dobra? Jak już tutaj wyjedziemy na asfaltówkę. Ja muszę jechać piesza, bo wy potem to nie wiecie, gdzie tam jechać. O, tam jakaś kłoda leży. Ciekawe, z czyjej to wycinki lasu, kto ją zostawił. Czasami nie, to się podnosi. O, nie podnosi? Podnosi się chyba, co? Podnosi nie, podnosi mnie. A, o, tutaj też jakieś leży drzewo, no ja nie wiem. Potem tutaj Wiesiu przyjedzie na lewo, ale to... Kto tu miał rodzinną pewną, jakby to pewne schorzenie? Dosia? Ja nie wiem. Nie no, nie, nikt nie wie. Dobra, dobra, już słuchajcie, chłopaki, jesteśmy na miejscu. Prawie. Zapraszam was pod domek, okej? Okay? Nowy dom. No, a zgadnijcie, dla kogo dom? Dla mnie. Ja nie, dom. Dobra, powiem wam, to jest dom tutaj. Postanowiłam, że wykupię działkę tutaj dla moich pracowników, żeby też, no, nie spali na dworze, na ławce czy coś, nie, żebyście nie spali, tylko w dom, taki luksusowy dosyć mi się wydaje nawet. Także zapraszam wszystkich do środka, chodźcie, was oprowadzę, do mnie tutaj na początek, do drzwi wejściowych. Wszyscy, proszę, zapraszam. Zakładać garusz pierdka. Smoki, o. Ja muszę z jednej rzeczy skorzystać. Co tam musisz? A, dobra, Smokiego troszkę przycisnęło chyba, okej. Okay. Tylko drzwi nie są otwarte. Drzwi nie działają. Dobra, to czekaj, albo nie, niech przeciąg zostanie. Na telewizorze. Ale to się wszystko poustawia, słuchaj, Wiesiu. No, dobrze, o, dobrze, Smoki. Dobra, także słuchajcie, to jest wasz dom, będziecie sobie tutaj w nim mieszkać i tak dalej. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak widzicie, tutaj jest taki salonik. Fajny dobra. Telewizor, Gosia. Zapraszam. Wytrzymały. Zapraszam dalej. Tu macie lusterko. O! Może... To dla ciebie. Taki trochę nie działający. Gosia, widzisz? Zepsuło się od nas. Dobra, dobra. Chodźcie dalej tutaj za mną. O, tutaj. Tu macie jakieś drzwi, które sami sobie sprawdzicie, do czego prowadzą. A tutaj, słuchajcie, o, jest kuchnia z jadalnią. Tutaj, wiecie co, zrobimy konkursik. Może będziecie musieli zrobić jajecznicę z cebulką i zobaczymy, która będzie najlepsza. Ta osoba dostanie premię ode mnie. No dobra, to ja się robię. Stół, patrzcie. Wszyscy się pomieścimy. Kury trzeba będzie, no, od kur pozbierać. Tutaj, słuchajcie, proszę bardzo. Tu jest taki pokoik. Ale fajny. Takie... Kawałek trawnika, można by powiedzieć. A tu jest taki garaż. Wykładzina, taka wcięta, nie wycięta podłoga. Już tu, Wiesiu, ale to chyba nie zmieścisz się chyba, słuchaj. O, się, o nie! Po masce! O nie! Co jest? Wiesiu! Pomocy! Przytrzymaj! No i co, Darek, narobiłeś? Mogę sprzed i popsuł.
Ej, ale jak tą Ośkę wywaliło na początku, przygniotło strasznie. Ja chyba już nie wiem, czy coś zostało z tego. Zostawcie te drzwi w spokoju. Dostykajcie się tych przycisków wszystkich. Właśnie, dobra. Zaraz ja tutaj chyba zablokuję, żeby były zamknięte cały czas. Dobra, Wiesiu. Wiesiu, tutaj. Pomogę ci, Wiesiu. Nie pomagaj mi, ja dam radę, ja ci to mówię. Nie zgniataj kto? mnie. Jezu. Ale jak ta Ośka. Dobra, ej no, smoki. Halo, ja raz kliknę. No, ale to nie klikaj w ogóle. Dobra, zostawcie, Wiesiu sobie poradzi. No będzie z tym Mamy problem. problem, bo trochę za wysoka rura jest. Trzeba diaksika wziąć i przyciąć. No, Dobra, wyjedzie. na wcisk. O, Dobra, elegancko. Dobra, to... teraz tego nikt już nie dotyka. Tak, ale chodźcie tu, wejdźcie do domu najpierw. A, przestraszcie mnie. Nie, dobra. Chodźcie, chodźcie, wejdźcie. Chłopaki, To zapraszam. niebezpieczne, ja się Już tego boję. psujecie wszystko. Dobrze, tu są narzędzia, mam nadzieję, że ich chociaż nie zepsujecie. Dobra, Musiała, bo te idziemy. chyba drzwi nie działają poprawnie. Działają, działają. Zapraszam Jeszcze teraz, zaraz, zgubiłam się. Zapraszam teraz tutaj za mną. Ściany z Tutaj, tego proszę, macie dotykamy. łazienkę. Niestety jedna na was wszystkich. Musi wam starczyć. A tu macie sypialnię, słuchajcie. I powiem wam tak, tu jest, można powiedzieć, pokój VIP-owski, ponieważ no, jest jedno łóżko, a reszta są kanapy, także no, tak to wygląda. To będzie mój pokój. Zagracie sobie w jakiś sposób. A na górze. Dobra. Nie, to no będzie. tutaj. Ja idę konsolę grać. Tutaj są dla was, słuchajcie, komputerki, konsola. Także tutaj macie, Hub. wiecie, taki pokój gamerowski, można by powiedzieć. Wow, mam drukarkę na swoim stanowisku. Łamam Oho. okno w dosi domu. Tylko, że ja chyba utknęłam. Ja bym wyciął z jedno drzewko, bo tak No to trochę się mają wchłania problem. mi widok. Ojejku, utknęłam, słuchajcie. Akustyk Nie. Ojoj. i skrót tu w prawo, o. Bo Nie da skrót tu w rady. prawo, mają drukarkę skoro. Dosiu, daj rękę, pomogę ci. Dobra, ja chyba muszę Ja to. do ciągnika O, przejść. tędy trzeba, tu bokiem chyba. No ja właśnie Tak, tak tu weszłam, bokiem. ale wyjść nie mogę. To jest pułapka. No. Zosia, Nas udzieja. to Dobra, teleportowa. już Jestem przeszłam do tutaj i ciągnika. Także słuchajcie, tu będziecie mieszkali, to teraz zapraszam was na dwór. Do roboty najpierw trzeba się wziąć. Jakiej roboty? Trzeba Ja nie. spłacić ten dom. Ja za tego Tak. obiadu nie dostałem. Ja czekam na Zapraszam. mój obiad dalej. Będzie po tym, po pracy. Także słuchajcie, Wiesiu będzie może tam pojechać w sumie te pieńki, co ostatnio tam, później zaraz do Wiesia zerknę, zajadę tam Wiesiu, także no, wiesz, tam na prawo jak będziesz, no nie, pierwsza uliczka. Zaraz tam do Wiesia pójdziemy, ale my tutaj z chłopakami będziemy drzewa sadzić, dlatego tutaj mamy oto te palety i tutaj takie urządzonko. Muszę też jeszcze jedną paletę pożyczyć, okej? No tak, nawet musisz, słuchaj. O, co Bosia! tam? Nie w tą stronę, no, nie Nie w to. tą A. stronę. O. O. A to się w cienniku nie można napełnić? Panie, weź. Mnie Tutaj też pan trzyma. robił. Ciekawe Dobra. A słuchaj, Darek, my bierzemy tutaj łopaty o te. Tutaj będziemy, my sadzi będziemy sadzić ręcznie, słuchaj. Jaki fajny. No, tylko patrz, tu masz palety i trzeba Widzę. wziąć. To się gdzie tu sadzić? To chyba Gdzie trzeba włożyć sadzić? najpierw. Pierwszy pieniek tnę. O, zaraz przyjadę do ciebie, Wiesiu. Słuchaj, smoki, wiesz gdzie posadzić te drzewa? No. Ja myślałam, że możesz je zacząć sadzić. Tak, patrz, ja ci pokażę, dobra? O, w tą Okej. stronę, o tako. No nie, gdzieś No. tak, o, do tej dziury tutaj, co jest, tak mniej trawy jest, dobra? I tak w tą i z powrotem. I mogą być one tak nawet w miarę gęsto, jeżeli to jakoś tam wpływa. To jest niemożliwe. No się właśnie przy okazji jest jeden problem. Jaki? Bo mi ciągnikiem majdę na boki. Ojoj, a mocno? No, także jeżeli przełamuje, to podnosi No, nas dosłownie. to nie hamuj mocno. Dobra. Brawa. Darek, wziąłeś drzewko? Jak masz, to No. musisz kliknąć na paletę, słuchaj. Na paletę musisz kliknąć, wiesz, żeby wziąć. O, widzisz? Udało się. Ogólnie jedna drzewka to są świerki, nie wiem które niestety. A my, Darek, Okej. myślałam, że posadzimy może koło domu trochę drzewco. Ja mam jakąś jodłę. O, no to chyba ty masz te właśnie. Tak myślałam, patrz, o tutaj gdzieś, tu na tej polanie. To jest właśnie tak dosyć trochę stromo, można by powiedzieć. Także
Dawaj, sadzimy. Odkrócimy tutaj te pole. Tak, trochę tak. O tak nawet w miarę gęsto tam jakoś, wiesz, można je tu sadzić, no nie? Wiesz, mamy sporo w sumie tych drzew. Dobra, to ja tylko szybko się przebiegnę do Wiesia, zobaczę, co on tam robi. Gdzie ten Wiesiu? Tu jest Wiesiu. O, samo tutaj jest. Jak pracuje. No pokaż, Wiesiu, no. Pracuj, jeszcze pracuj, Wiesiu, bo ty będziesz spłacać. Pieniek. Co takiego, Wiesiu, mówisz? Kuję pienka. A sprawdzę jeszcze coś. O, kładę przetniesz? O, sprawdzić chcę to. Chyba nie da rady. Nie, chyba. Ale oj, ciężkie nie. To jest drzewek. Oj, oj. Ciężkie? Nie. Ciężkie. Dobra, Wiesiu tutaj pracuje, ja wracam. Idę, pomogę do Darka. A ty, Smoki, to co? No, już. O, zdążyłeś. Dobra, zdążyłeś przede mną. O, ja cię, Darek, ale ty już drzew posadziłeś sporo. Ty, ale całkiem równo, powiem ci. Chirurgiczna precyzja, jak to mówię. To ja nawet nie miałam tutaj takiego planu, aż tak, wiesz, prosto sadzić te drzewa. A słuchaj, jak ma być to odgrodzone, to musi być łatwiej. No wiadomo, no, w sumie racja, no nie? Będziecie wy tutaj mieszkać. Ja tak nie mogę robić, a ja może tak sobie nie wiem ile. No tak co 4-5 metrów. Czekaj, luknę. Dobrze, Dosiu, no, czy jeszcze teraz? Dobra, to niech będzie. Myślę, że w sumie starczy, dobra, wiesz? Teraz gdzie, Dosia? Teraz gdzie? Możesz taki drugi rządek posadzić. Tutaj i jeszcze o w tą stronę, o w tą taką możesz zraz. Dobry. Dobra, a my... Ja tu przyszedłem. O, dobra, to Wiesiu też, co, sadzisz z nami drzewka? My pracujemy, a Wiesiu się obija. Nie dobrze, tak, Wiesiu? No jak? Wiesiu też pracuje. Co wy? Już pierwszą robotę zrobiłem. Oj, ale i teraz jakiś inny rodzaj drzewka mi wzięło. O. Ja mam nic. To możecie, słuchajcie, sadzić tam, gdzie chcecie, żeby wam urosło. Tylko wiecie, tak w miarę... zrozumiem, że tak powiem. Dosia, to dobrze, na środku drogi będę. Nie, na środku drogi to nie, no co ty. O, okay, tutaj ta... Tutaj, słuchajcie, będzie drzewo życia. Posadziłam jedno za domkiem. Możecie zobaczyć, jak chcecie. O, takie. O, to będzie drzewo życia. Ja... Gorzej jak to drzewo życia. O, ja idę w środku. Gorzej jak to drzewo życia nie będzie miało warunków do życia. Nie no, co ty, Wiesiu? Mogę tu zasadzić. Co ty mówisz? Ja nie mogę. Posadził drzewo. Ej, dobra, ciekawe, czy przerośnie przez dach. Czy rozsadzi dach. Widzowie w komentarzu. Widzowie w komentarzu. Posadzić to. A racja, przecież. Najpierw się sadzi drzewo, potem dom, no nie? Dosia, dom wyrwać. No zobaczymy. Tutaj widzowie mogą napisać w komentarzach, jak obstawiają. Co tu się stanie z tym drzewem w tym domku? Jak myślicie? Tak, nam rozsadzi. Tak mówisz? A, ja nie mogłam sadzić, bo ja już nie miałam drzewek. A co to jest? Odjazd. A, dobra, no tak, racja. Faktycznie, zapomniałam. No ale w ogóle słuchajcie, bo tutaj jeszcze są kosy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. I narzędzia. I czekajcie, ja już wam powiem, tylko nie mogę pasów coś wyłączyć, halo? No dobra, to wyłączę tak. Chodzi mi o to, że bierzemy kosy i tutaj trzeba, wiecie, no chyba chcecie mieć ładnie, no nie? Przed tym domkiem, prawda? Dosia, bo tu pomóc trzeba. Z czym? Z mocą tego ciągnika. Dawaj, no, chodźcie babką, Smoki. To Smoki, to możesz tam zostawić to już powoli, wiesz? W sumie tak tutaj sporo już tego jest. Ja mam swoim trakturem. Dosia, tego tyle będzie, że tu się wejść nawet nie będzie dało. No zobaczymy. Zrobię najwyżej zrobi się wycinkę, słuchajcie. Dosia, tu nie wiedziesz niczym. No ja, no nie, no czymś się wiedzie na pewno. Ale dobra, słuchajcie, dawaj, tu mam jeszcze... Wiedziemy. Mam jeszcze łopatę. Widły, bo nie miałam tych, grabi nie miałam. No i szczotkę, że jakby jakiś... Nie wiem, do domu byście chcieli sobie w domu czasem pozamiatać czy coś.
No, także tak to wygląda. I tutaj, jak myślicie, przydałoby się położyć jakąś kostkę przed domem, co? Wiesiu! To ja to dalej zrobię. Maki nie potrafi kierować. Jak nie podnosisz do przodu i nie mogę skręcić, no to na pewno. A gdzie wy? O, co wy tam wjechaliście? W krzakach coś tam robił. No ja właśnie nie wiem, co tu... O, i w drzewo jeszcze. No ładnie. Smog, no, to, no, to chyba, nie wiem, to my chyba rodziną do siebie jesteśmy. Czemu? Rodzinny mam. Nie, chyba nie. Chyba nie? To ja teraz ładnie trawkę wokół domu potnę. Dobra, ja tutaj... O, bo popatrzę. Się tam zabierz słowo. Tylko wiesz co, Darek, ja ci powiem? Ja widziałam tam jakiś jeździ pijany, Wiesiu. Właśnie chciałam powiedzieć, że tak ręcznie chyba lepiej niż wchodzić to w tą maszynę. Tak, bo to tak znika i potem ta kosa jak nawiedzona. Niosę ci smoki. O, proszę, no. Przepiąć traktor. Może? Idź. Spróbujmy. O, możecie, słuchajcie, tutaj wszyscy stanąć koło tego. O, kto? A, dobra. Chciałam zrobić zdjęcie. Ale dobra. Dość, proszę nie podchodź tutaj. Czemu? Tutaj. Przepinamy traktorki. Po szybie. No ładnie się tu bawicie. Nie, no dobra, słuchajcie, ja wam kupiłam ten dom, a to w jakim stanie wy go tutaj będziecie traktować i tak dalej, to już od was zależy. Smok, jak ty sadziłeś te drzewa? No, przecież to idzie prosto na mój salon u Wiesia. Ja tam otworzę salon samochodowy. No co ty myślisz, że ja na każdym odcinku dosi ja jestem trzeźwy? A co, dzisiaj nie jesteś smoki? Papa? Co? Ja nic nie mówię, papa. Dzisiaj to, smoki nie trzeźwy? Jak otworzysz salon samochodowy, to ja będę klientem. Chyba tutaj trzeba będzie zawiadomić odpowiednie służby. Nie dość, że pracownik. To jeszcze, no, nieletni. Dany do klasy przychodzi? O nie. Ale w sumie to nie można go zgłaszać, bo tak wyjdzie, że nieletniego do pracy zaganiamy. No ja też mogę mieć problemy. Odciąć premię trzeba. I obiadku nie dają. Ej, co jest? Czemu mi nie działa to? A musisz wejść i włączyć, wiesz? No włączyłam ją. Dosia, ale obiadku jeszcze nie daje się, to jest najważniejsze. Kto przez nie daje? No ty, przez to dojść do więzienia, bo znajdziesz, że obiadku nie daje tak, się. Tak. No dobra, słuchajcie, panowie, jak wam podoba się dom? Taka opinia na koniec. Piękny jest. Piękny. O, tutaj widzę, mamy numer 102. Ktoś, Wiesiu, zgrabia trawę. No, jest numer, słuchajcie. A patrzcie, jak doda się dwójkę i jedynkę, to co wyjdzie? 3. A ilu was jest? 3. No, widzicie, jakie fajne? Wow. Ale pracujecie. Czemu im ucieka kosa? Halo? Nie wiem. Smoki wyszedł z niej. Ale jak Wiesiu fajnie trawę zbiera. No dobra, moi drodzy, także co? Chyba będziemy tutaj powoli kończyć. Także dajcie znać, jak wam filmik taki się podobał. Także co? Żegnamy się. Tutaj widzę Wiesiu. Pa, pa. Macham. Tutaj podejdziemy. Darek. Pa, pa. Pa, pa. Papa, smoki. Proszę mi pa, pa. Dobra, także żegnamy się. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Papa. Pa. O, jak fajnie tutaj pracują wszyscy przed tym domem. No nieźle, podoba mi się. Słuchajcie, że mam nadzieję, że będzie ten dom w miarę zadbany.